wygrywał u siebie i z Brazylią i z Włochami, także... Także tym bardziej się cieszymy, że udało się dziś w Polsce pokonać ich dwa razy. Pierwszy set wczorajszy był bardzo taki słaby, to był taki moment, gdzie musieliście troszkę to spięcie zrzucić z siebie i dopiero potem poszło? Być może, no nie wiem, no na pewno pierwszy set, no bardzo słabo rozpoczęliśmy to spotkanie, ale tym bardziej byliśmy zadowoleni, że po takim samym początku udało się wygrać i zdobyć trzy punkty. Teraz już wiecie, jak z Iranem się wygrywa, bo tak wydawało się, że to jest taki zespół, którego nie da się pokonać wręcz, jak się patrzyło na mecze poprzednie. Czy na pewno nikt się nie spodziewał, że będą grać aż tak dobrze, ale wskazujemy, że są w bardzo dobrej formie i na pewno ich nie będzie lekceważył po tym, co to osiągnęli już w tej lidze. Jeżeli się okaże, że zabraknie tego, oby nie, ale seta punktu, gdzieś tam będziesz szukał tych straconych szans, że gdzieś tam można było, nie wiem, jeden punkt więcej zdobyć po poprzednim meczu. Czy nie wiem, zobaczymy. Ja czekam cały czas, będę oglądał z ciekawością i kibicował prezentacji było. Także zobaczymy, no nie chcę mówić teraz, jak jeszcze się imaginować.